Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w recenzji książki, która całkiem niedawno wpadła w moje ręce. Myślę, że jest w miarę nowością na naszym rynku wydawniczym. Natalia Stepanowa, Wielka Księga Sekretnych Zaklęć Rosyjskich Szeptów. Co ja tej książce sądzę? No słuchajcie, jest to czysty, wielostronicowy podręcznik zaklęć i sposobów na wszelkie bolączki i dolegliwości, dlatego że tutaj nie każdy jeden sposób ma jakieś zaklęcie, ale przeważnie owszem tak. I myślę, że nie tyle jest to książka, którą należy omawiać, czy jest fajna, czy nie fajna, dobrze się czyta. Tutaj po prostu jest to czysty podręcznik, czysta księga cieni ze wschodnich rubieży, gdzie można właśnie miłość, bogactwo i odzyskanie zdrowia przyciągnąć. Jaki jest mechanizm wpływu słów na wodę? Tak, tutaj jest cały rozdział związany z wodą, jak ją czcić, celebrować. Dlaczego zwykła woda zmienia się w magiczną? Jak wygłosi się nad nią intencjonalną modlitwę? I tutaj, co zdradza szeptucha? Konkretne dni mocy związane z czczeniem wody, jak zamawiać choroby, aby ustąpiły, modlitwy na ukojenie nerwów, pokonanie lęku, rytuały ochronne dla domu, dzieci, rodziny, siebie, sposoby na złe oko, modlitwy na zdejmowanie uroków, przepisy uzdrawiające. Cena to jest 50 zł, ale sugerowana na internecie można znaleźć zupełnie taniej. I mamy tutaj około 300 stron, tutaj o moich amuletach taki dodatek, 300 stron typowo, co strona to jakieś przepisy. I słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą księgę, najlepiej zajrzeć do spisu treści. Wydało ją Studio Astropsychologii, dlatego że tutaj przy spisie treści mamy dużo rzeczy. Zamawianie chorób, modlitwy na każdą dolegliwość. Gdy człowiek długo nie odzyskuje zdrowia, by pozbyć się raka, modlitwa na nowotwór gardła, jeszcze jedna modlitwa na nowotwór gardła, zamawianie dowolnej dolegliwości, tutaj leczenie nadpobudliwości, załamanie nerwowe, leczenie, jąkanie się, odciągłej melancholii, łzawiące oczy. Tutaj zobaczcie, jest tego po prostu mnóstwo, cała masa, czego byśmy nie chcieli, jak zamówić wodę do umycia uzależnionego od narkotyków. Cuda na kiju, po prostu, wszystkie możliwe, biegunki, niebiegunki, obrzęki, anginy, kręgosłupy, uzdrawianie po zawale, uzdrawianie głowy, także mnóstwo tutaj wszystkiego, w chorobie dziecka, by nosić ciążę, utrata sił po porodzie, wszystko, gdy mąż nie wraca do domu, na wierność w miłości, no to też takie, od zawiści, aby ludzie ze złymi intencjami nie wchodzili do domu i pracy, 1001 sposobów, na po prostu wszystko. Także tutaj jak usunąć urok kamucha, darowana choroba. I powiem Wam tak, że jak czytałam te sposoby, to oczywiście każda szeptucha i ma swoje sposoby, to wiadomo, ale jest tutaj kilka zasad, które są jakby powielane i wszędzie się powielają. Tu mamy kilka przepisów na uzdrawiające napary. Się powielają, czyli przeważnie wysyła się chorobę, pisze się od czego się modli, a potem wysyła na góry, na chmury, za lasy, za góry. Oczywiście, jako że jest to magia szeptuchowska, to jest to magia, która wzywa świętych, żegna się, modli, albo właśnie to odliczanie, zaliczanie, czyli nie 9 a 10, nie 10, znaczy nie 10 a 9, nie 9 a 8, nie 8 a 7, wszelkie zaliczania, wszelkie tego typu rzeczy są tutaj. To oczywiście nie jest sposób, żeby wszystko znać na pamięć. Fajnie jest tą księgę sobie, tą książkę kupić po to, żeby po prostu w razie coś jest nie tak, odszukać w spisie treści i móc dające rzeczy tutaj, dające radę energetycznie. Zobaczcie, modlitwy są, no ale właśnie, syna mojego, ja go urodziłam, imię mu nadałam, własną piersią wykarmiłam, w świętym kościele ochrzciłam. Teraz proszę jego uzdrowienie, wszystkich nerwów, ukojenie. No są te modlitwy szeptuchowskie po prostu w formie rewelacyjnej, powiem Wam. I myślę, że ta książka jest stanowczo warta polecenia. Tutaj każda jedna strona, co by tutaj nie przerzucić stron,
zaklęcia rosyjskich szeptów po polsku, nie tylko rosyjskich. Także taka duża doza magii ludowej tutaj jest widoczna. By dziecko zaczęło mówić: Panie Boże, pomóż słudze Bożemu. Imię, umieść wszystko na swoim miejscu, rybę w wodzie, słowa na języku. Amen. Proste, proste. Także tu są odnośniki zorzo, zorzeńko, no czasem te rymy częstochowskie. To wszystko jest tutaj właśnie na kaszel, ból i gorączkę w kroczu, od cuchnącego potu. Tak jak kamień się nie poci, niech i sługa Boży przystanie. Amen. Jest modlitwa, bardzo fajne. Część z nich jest znana, część z nich jest skądś wygrzebana. Bardzo fajnie, że ktoś zrobił taką antologię, bym powiedziała. O, na donoszenie ciąży, proszę. Zwyczajne modlitwy ludzie sobie układali w głowach. No, przecież to magia ludowa tak wygląda. Nikt tego za bardzo nie spisywał. Także słowa na wieczną miłość bez zdrady. Jest na ziemi wejście. Ktokolwiek w nie wejdzie, moją wodę znajdzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego pokłon. Wezmę sługę Bożego, imię za prawą rękę, sprowadza na Niego wieczną miłość do mnie i tęsknotę. Niech je, ale się nie najada. W rozłące niech cierpi i tęskni. Spokoju i wytchnienia nie zazna. Niech dla Niego będę niczym chleb i woda, jak czyste niebo i ziemia, droższe niż swoboda. No widzicie, są częstochowskie rymy. Woda, swoboda, niż krew własna, imię. Oddaj mi swoje serce, weź moje weź w zamian, zamknij Matko Ziemię, pomóż Siostro Wodo, pokłon, niech chodzi imię za mną, zasłużenicą Bożą, cztery gwiazdy w górze, siła wody w dole, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, teraz na zawsze i na wieki wieków, amen. Już, wiecie, bo nam się wydaje też z drugiej strony, że jak my nie będziemy mieli jakichś starodawnych zaklęć, najlepiej w ogóle w aramejskim, bo łacina to już też passe. A tu takie proste, proste rzeczy, urok powodujący brzydotę, to fajnie na wrogów, proszę bardzo, takie rzeczy też są. Także powiem Wam, że mogę Wam szczerze tę księgę polecić, by mieć powodzenie w handlu. Gdy panuje susza, takie podstawowe rzeczy kiedyś. No i tu jest fajny rozdział właśnie, no właśnie te święte wody w danych tutaj dniach, kiedy można je brać. No i tu kim są rusałki, bo tutaj dużo z wodą pracy jest. Oczywiście szeptuchy posługiwały się chlebem, lnem, pajęczynami, różnymi innymi rzeczami, ziołami. To już też takie poważne, ale powiem Wam, że książka warta polecenia ze względu na to, że nie będziecie musieli w swoich księgach cieni zapisywać zaklęć, bo ona już jako księga cieni będzie stanowczo służyła. Ja polecam, rewelacyjne, także naprawdę warto mieć w swoich zasobach jako podręcznik, po prostu i zwyczajnie podręcznik, także naprawdę tak to wygląda. No co, polecone, przejrzane po trosze, mam nadzieję, że Wam się spodoba, warto zamówić póki jest, bo nie wiadomo, wznawiają, nie wznawiają, wydania, nie wydania, na razie jeszcze jest i można zakupić. Wielka Księga Sekretnych Zaklęć Rosyjskich Szeptuch, Natalia Stepanowa.